Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure DX. W dzisiejszym, że tak powiem, sezonie tej gry będziemy robić historię Amy i oby jeden odcinek z niej był. Więc zacznijmy! Fajne widoki. Eggman, can it be? What's that? Ah! Watch it! Watch it! Ow! You should watch where you're going, buddy! Hey, are you all right? You look kind of hurt. What's this? One of Eggman's robots, huh? He must have captured you, and somehow you got away, right? Don't worry, I'll protect you. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Więc dobra, Amy, więc trochę to poopowiadam. Amy sobie chodziła po zakupach, wspominała wydarzenia z Sonica CD, jak mogliście się domyśleć. Lecz w tle był jeden poziom, który jakoś nie można sobie jakoś dopasować. O ile drugi poziom, który był pokazany z Metal Sonicem, Sonicem i Amy, to był prawdopodobnie Egg Carrier. Skydeck prawdopodobnie, jakiś screenshot. Natomiast pierwszy poziom, jaki był tam pokazany, to jest Windy Valley. Zdziwieni? Tak sądzę, ponieważ Windy Valley to jest akurat beta tego poziomu i Windy Valley został robiony od zera. Została beta tego poziomu zrobiona, została skasowana i został poziom zrobiony od zera i to jest jedyny poziom, który taki był zrobiony. Więc praktycznie to chyba wszystko wyjaśniłem. Ptaszek tutaj wleciał na Amy, który jak wiemy już z historii Sonica i Tailsa ma w sobie szmaragd chaosu. Jest w sobie, prawdopodobnie w tym medalionie, który ma obok siebie. No i on tak z nami będzie podążał. Bo jest fajny. Więc chodźmy gdzieś. Prawdopodobnie musimy iść teraz po Sonica. O, Cream. Specjalnie nawet gra zrobiła przybliżenie na nią. Tak, mamy iść chyba do Sonica. Chyba, że do... Najpierw pójdźmy po Sonika. O ile możemy, rzecz jasna. Tak.
my hero. Mom, time no see! Amy! What's your problem? See, this little birdie's got in trouble. I think you should be his bodyguard a little while. What? Doesn't matter. We'll just tag along. No way! Więc tak, ta cutscenka bądź co się teraz różni w przeciwieństwie do innych co do Sonika, bo jest urozmaicona w ten aspekt tego, że Sonic ucieka jednak. Więc tak, ja oczywiście przypominam, że nie tłumaczę wszystkich cutscenek, tych, które się powtarzają. Innym słowem nie tłumaczę jakieś dwóch, trzech cutscenek z historii Amy. Nie licząc tej, bo tej tylko do pewnego momentu, aż do... Może tak. Tłumaczę cutscenki, które się znowu pojawiają, ale tylko jeżeli są przedłużone o coś. Czyli na przykład no, w historii Knucklesa to po walce z chaosem, po walce Sonika z chaosem jest po prostu jeszcze dodatkowa cutscenka, gdzie Knuckles ma pseudokonwersację z chaosem. Z Chaosem, przepraszam. I to przetłumaczyłem. I teraz część cutscenki tej, która przed chwilą była, również przetłumaczę, ale nie całą. Więc tylko takie przypomnienie, żeby się nikt tutaj do mnie nie prów, że ja nie tłumaczę. Więc teraz musimy iść do Twinkle Park, jak pamiętam z Sonika, z historii Sonika. Tam jest Sonic. Więc idziemy! Hello. Handle that bag of bolts. Now what's wrong? Huh? Look, it says cute couples can get in free. What are we waiting for? Amy, wait. I give up. She's so weird. No i dobra. Idziemy do Twinkle Park. Musimy uciekać przed Zero, czyli tym zielonym robotem Eggmana, który ściga naszego tutaj przyjaciela niebieskiego. Nie mówię to o Soniku, mówię o tym jasno-niebieskim. Nie wiem, może ktoś mi powiedzieć, jaki to jest kolor. Jeżeli ktoś wie, oczywiście. Tak, oczywiście naszym priorytetem to jest zdobywanie upgrade'ów szybkości, ponieważ no, Amy jest drugą najpowolniejszą postacią w tej grze. Tak, szybszy jest nawet Gamma. No i dobra, ekskluzywna sekcja dla Amy, która ma niesamowitą muzykę na pianinie. A, jeszcze taka mała ciekawostka, że możemy uderzyć Zero. Przez co on się wywala, no i my możemy mieć na niego, że tak powiem, śmiechowo troszkę wywalone. Więc jest śmiesznie. Ale tak, co się różni u Amy to jest to praktycznie, że no, ściga nas Zero. I jeszcze nie zdobywamy szmaragdów chaosu ani nic takiego, musimy po prostu dotrzeć do balona i uciec przed nim. To jest znowu ciekawy efekt, że to jest prawdopodobnie zaczerpnięte z Nights, że w lustrze jest prawdziwe coś, prawdziwa rzeczywistość, a to jest sztuczne, jak widzicie. No i mniej więcej na tym się to skupia wszystko.
To jest... Nie jestem pewien, czy to jest wzięte z Nights, bo nigdy w Nights nie grałem. Słyszałem tylko po prostu, że to jest dobra gra. Dobra, zero. Oczywiście, spokojnie. I ogólnie poziomy Amy są też troszeczkę krótsze niż wszystkich innych postaci, ponieważ no... W końcu ona musi uciec, no i Amy jest dla takich łatwiejszych graczy, coś tak sądzę. Dla ludzi, którzy po prostu nie grali zbytnio w Sonica i chcą się jakoś przystosować. I'm free to be me and when... Pozdro dla Kumaty. Dobra, Twinkle Park. To chodźmy sobie z Twinkle Park gdzieś. Now, calm down. Bird. No, never. Why not? I don't need to tell you anything. You tell me why you want it now. Does not compute. You don't even know? I know you might hurt us both. Please, Mr. Robot. You help us, please? Insufficient data. You have feelings for something you know nothing about. Illogical. I pity you. Love is not part of your programming. You are missing something good. Hey, Birdie! Go, escape. Well, what? You sure? It's dangerous here. Hurry, we'll be at the Mystic Ruin base soon. You're really nice. You're different from the other robots. You've got a soft spot inside your metal frame. If you want, we can be friends, okay? Dobra, nie będę spoilerował, bo to będzie kompletna hamowa.
Ale tak, jak widzicie, to jest jajko. To jest jajko Chao. A w sumie nawet wam pokażę, jak się dostać do karierowego Chao Gardenu. Więc wyjdźmy sobie stąd. Wow, ktoś tu nie ma czegoś takiego chyba jak auto, jak samokrytyka. Ale tak, musimy pobić rekord Eggmana. No kurde. Oła. Tak, musimy rozwalić Super Sonika i Sonika. God damn it. No. To za wolno. Za wolno. Za szybko. Kurde. Dobra, już mam ten rekord pobity, nie chcę już mi się dalej grać. You get the warrior feather, co? Behold the warrior feather. Now you can do the spin hammer attack. Press and hold the action button and move the directional pad in a circle. A, dobra. Dostajemy teraz nowy atak, czyli że możemy robić coś takiego. Uiii! Bardzo to męczy palec, tak swoją drogą. Dobra, przejdźmy. Spoko. Tak, wróćmy się po to jajko. Bo zabrali nam. Ale haha. Udało nam się przechytrzyć Eggmana. Znowu. A swoją drogą... Tak, Amy ma jednego bossa. Tak sobie przypomniałem. Więc do buła. Chodźmy sobie tam, bo tam jest właśnie wejście do Eckeriowego Chao Gardenu i musimy pisać tutaj Eggman. Dlaczego Eggman, a nie Robotnik? Bo tak jest, bo w końcu Eggman sam się nazywa jeszcze Robotnik tutaj. Ponieważ to zostało robione w Japonii, a w Japonii Eggman to Eggman, a nie Robotnik. Jej! Po prostu wchodzimy teraz tutaj. To jajko. No i tak wygląda Chao Garden na karierze. Zostawimy tutaj to jajko. Ogólnie polecam robić tutaj te akrobacje, ponieważ Amy jest dzięki temu szybsza. I polecam też ogólnie skakać, bo to nas praktycznie daje do najszybszej prędkości Amy. Więc jest fajnie. Ale tak, Gamma nas wypuścił, jest fajnie i teraz musimy iść do Hot Shelter. To gdzie to było? Wydaje mi się, że tu? Czy zgadłem? Tak, zgadłem, jej! No i oczywiście co sama misja, musimy uciec przed Zero. To jest praktycznie ten sam poziom co u Sonika, tylko że... No, jak widzicie, to jest inna muzyka. Ale... A, dobra. Takie tutaj rzeczy są. Co to jest? Boże, ryba. Tak nie mogłem ogarnąć przez chwilę, co to jest. Gin. A. Ha, byłem za sprytny. Dobra. I oczywiście budki. Dobra, Zero. Nikt ci nie lubi. Oczywiście możemy tu paść do wody. Jestem ciekaw, dlaczego Zero tutaj nie ginie w żaden sposób, bo w końcu to jest robot. Teraz wystarczy, że tak zrobimy. Ogólnie Zero nie może z nas zaatakować jakoś specyficznie. On nas namierza
I wtedy do nas chyba strzela, nie wiem, bo jeszcze nigdy nie dałem mu się trafić. Więc no. Pyk. Myk. I leje się wódka. Swoją drogą to dałoby się bez wody. No, jak widzicie. Dobra. Raz. Raz, dwa, trzy. Łatwe. Oczywiście, jeżeli się rozumie język angielski, bo jeżeli się nie rozumie, to niestety no takie proste to już nie jest. Ale ja sobie poradziłem, jak jeszcze angielskiego praktycznie nie rozumiałem. Więc wy chyba też sobie Więc wy chyba też sobie poradzicie całkiem dobrze. Ci, którzy oczywiście nie umieją języka angielskiego. Bo zakładam, że pewnie większość z moich widzów zna język angielski. Ale czy tak perfekcyjnie, to głowy nie dam, może tak. Okej, przeszliśmy szybem wentylacyjnym do kibla. Weźmy sobie. Nie patrzeć! To jest kobieca toaleta, proszę nie patrzeć. Dobra. Zaraz, to jest kobieca. W ogóle są tu oznaczone toalety? Znak Pepsi, tylko że... czerwono. Zobaczmy, czy tu jest brudno. Jak tak, to jest męska toaleta. No! Ciekawe, czy ona zakryje. No! A, tak, to jest damska. Więc dobra. Nie patrzeć się! Okej. Okay. Zero w ogóle gdzieś sobie poszedł. Świetne. Dobra, otworzymy sobie przejście, jak zwykle. Kurde! Nie wiem, co tam jest w tym... O kurde. Nie wiem, co jest na tamtym drugim piętrze, co minąłem. Bo nigdy po prostu tam nie wlazłem. O kurde, nie dostałem w dupsko. I przyczepiamy się, prawie jak w Super Mario Galaxy, lola. Ale nie, to nie ta gra, która przypomina Super Mario Galaxy. To jest inna. To jest jeszcze ta super duper fajna. Tak, tu zmieniamy zębatki, jak się obracają. Jak ja to zrobiłem? God damn it. A, tak swoją drogą, to młotem też możemy zbierać pierścienia. Nie wiem, po co by to komu było, ale... Zawsze fajnie, że można. O. Aha, to jest taki bonus. O, pomijam nawet całkiem sporo. Świetny jest ten jingle nieśmiertelności. Dobra, czyli innymi słowy, nie skakać w szparki. Można w nie wchodzić, ale nie skakać. Pyk. Pyk. Zbieram sobie hajs. Ale słuchaj, co mam zrobić. Okej, Amy się rozgląda. Czy tutaj? Wydaje mi się, że tutaj. Boże, czasami mnie dobija, jak ta gra. Jak tak, ja nie radzi sobie z wykrywaniem tego, że już na przykład... Ała. No, że już na przykład no, spadamy. To jest po prostu świetne, jak jest animacja chodzenia i spadamy. To jest świetne, bo prowadzi to do fajnego glitchowania gry. Dobra, czy już otworzyłem to? Otworzyłem to, jej! Ale to jeszcze nie koniec. A teraz się zacznie dopiero, fajna rzecz. Obracamy to i czy tutaj to jest? Tak. Nie, bo przez chwilę mi się wydawało, że będziemy tu jeszcze musieli tak miliony razy naciskać, aż będzie dobra konfiguracja, ale jednak nie. Ui! Tak, wiem, że ja po prostu uciekam przed tym Zero, bo nie chcę na niego marnować czasu.
To jest według mnie niepotrzebne. I... Aj. Uda mi się, nie uda mi się? Co, nie wiem. Ha! Ja nie zrobię. Aha, ja miałem tutaj dać się spoko. Przynajmniej mam gdzieś pierścienie. No i dobra, tutaj musimy już dać te kwadraty w odpowiednie miejsca. Ciekawe, czy Zero się tutaj teleportuje, czy nie. Tak się teraz troszeczkę o to boję, bądź co bądź. I bodajże chyba to jest tylko mechanika używana przez ten poziom dla Amy. Nie ma już go nigdzie więcej. Przez parę przycisków. No i chyba jest ciekawie, tak sądzę. I... pyk. Serio. Chyba teraz się... no właśnie, pojawi się na ekranie. I papa. Zrobi wjazd na chatę i my musimy uciekać. Dobra, użyjmy windy. Jesteśmy cywilizowanymi jeżami. Jeżycami. Or something. Gdybym ja kurde jeszcze pamiętał. Tu jest. Mi się wydawało przez chwilę, że on te kwadraty to on chowa z jakiegoś powodu, bo jakąś tak dziwną jakąś animację on odtworzył. Nie wiem co ona miała przedstawiać. No i właśnie tym laserem, co przed chwilą widzieliście, on nas... czyli to robi. Spoko. Namierza nas i nawala w nas pięścią. Oczywiście najpierw możemy my w niego walnąć. Co jest dobre. I tu chyba będzie dokładnie, tu jest. No i tutaj musimy to dać. No i dajcie mi wejść i uciec. Dajcie mi uciec. O. Ile punktów tu będzie? God damn it. Oczywiście sami się zabili. Dobra. Przeszliśmy hot shelter w czasie 7 minut, o Boże. Jej. What's this place? That face w ogóle. Epickie. Ale dobra, założę się, że musimy gdzieś znaleźć Tikal. Wydaje mi się, że będzie ono tam. Nie wiem czemu. Nie, nie jest to otwarte, czyli nie ma tu żadnego poziomu. Chyba że musimy się udać tam. Wiii. Ha. Tak, wydaje mi się, że musimy iść tam właśnie do statuły głównego szmagu. Nie pamiętam już, jak to się nazywa. Dobła. Więc chodźmy. Chodźmy. Tak, tam jest Tikal. Czy jestem jej ojciec? Nie. W ogóle zauważcie, jak te szmaragdy są wielkie teraz. Są przeogromne. Dobra, chodź. Don't be afraid. You're safe with me. Me.
Gee, what was that? I wonder if I'm dreaming. Oh my, I need to get out of this place. Ktoś jeszcze zrozumiał, że czoło mówimy pupa cały czas, czy tylko ja? Ale tak, ludzie, to chyba już byłoby na tyle w tym odcinku. Myślałem, że uda nam się tą historię przejść w jeden odcinek, ale no niestety chyba jedynie co pozostało dla Biga i Gammy, może przejdziemy je w jednym odcinku. To znaczy, Gammy nie byłem aż taki pewien, ale Biga jestem na 100% pewien. No i oczywiście finałową historię. A więc tak, ludzie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.